dać defekacyjnym garnku i w tej pozycji porozmawiasz sobie z telewizjonistami. Co? Nie poradzisz sobie, biedulko? Bez sprawy załatwia twój mąż. Też nie bez subiekcji. Wiesz dobrze, że ma obecnie pracę w terenie. Forciarz! Najpierw obrabia jedną terenię, potem drugą terenię. To ci założę knebel na twoją wredną jadaczkę. My się szanujemy. O, czasami to z nadmiaru tego szacunku można sobie coś wpicznąć na boku. Wbij to sobie do baniaka, taciuro, że nie wszyscy są wiesz kim. Że ja, choć jestem z twego nasienia, też nie fiutnę sobie na boku. Pana zna? Kanalia! Jestem dzieckiem skończonego idioty. Nie rozkrywaj się tak nad sobą, dziecinko, bo ci jej sutki sklęsną. Tak bym cię gwizdła, choć rękę na rodzica podnieść to i usknąć może. Nie wierzę w te bzdury, ale ryzykować nie będę. Pani Bandziuchowa! Pani Felicjo! Jezu, pani się? Nie, ale sprawa paląca jest. Mojego ojca trzeba wytrzaskać po mordzie, bo pozwala sobie. Jezu, domaga się pewnie, co by mu wygodzić jakoś. Nie, nie to, on ale... taki już jest. Nie, nie to, ale też niegodziwie. No to już lecę. Tylko coś zarzucę na siebie, bo na goło wylazłam z panny. Pani przemknie jakoś, bo to pilna sprawa jest. No, tato zna przecież pani kształty. Migiem chyba, bo lokatory przy wizjerach pomdleją. Odpraw ją, idiotko! Ona ma przeraźliwie krzaczastą brew. Pani się wstrzyma, pani Felicjo. Córka dzwoni z Monachium. Jeżeli się spodziewa, że ci się upiekło, to się pomyliłeś.